Witajcie, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj doszliśmy do finalnego spotkania, jeśli chodzi o treść Biblii, czyli biblijny alfabet od A do Z. Ostatnim razem zrobiliśmy wyjątek. Przeszliśmy od razu do litery Z przed literą W. Było to zamierzone, by literą W zakończyć cały ten cykl. A więc dzisiaj litera W jak wiara. To swoiste podsumowanie całego tego cyklu, jeżeli uczestniczyłeś w ostatnich tygodniach w moich live'ach, no to na pewno Twoja wiedza biblijna, jeśli była bardzo mała bądź znikoma, uległa solidnemu poprawieniu. Dowiedziałeś się bardzo wiele ze Słowa Bożego. Dowiedziałeś się, dlaczego dzisiaj żyjemy w takim świecie, dlaczego cierpimy, dlaczego chorujemy, dlaczego umieramy. Dowiedziałeś się o zamierzeniu Bożym, o tym, jak postanowił wykupić naród ludzki z koła grzechu i śmierci, posyłając tutaj na śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa. Aby tak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, byśmy już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Ostatnio mówiliśmy sobie, jak bardzo ważne jest zmartwychwstanie, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Że bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nasza wiara byłaby daremna i z wszystkich ludzi bylibyśmy najbardziej pożałowania godni. Powiedzieliśmy sobie również, jak różnego rodzaju denominacje, religie chrześcijańskie zwodzą ludzi. Jeżeli rzeczywiście nie stawiają na piedestale Słowo Boże, Biblię, jeżeli nie uczą Cię, jeżeli nie przekazują Ci jej wiedzy, jeżeli nie zachęcają Cię do kupna, do czytania, do studiowania tego Słowa. Mówiliśmy, jak to wszystko wygląda. Co dalej? W związku z tym, co dalej? Nasz cykl się kończy, ale to wcale nie znaczy, że Twoje zainteresowanie Słowem Bożym ma osłabnąć. To wcale nie znaczy, że wysłuchałeś czegoś, no ale życie życiem, trzeba iść dalej. Czy chcesz uchwycić się tego, co mówi Słowo Boże? Czy chcesz się uchwycić żywej nadziei, którą Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci? A Jego śmierć przecież nie jest nadaremna. Bóg nie posłał swego Syna po to, by umarł. No i wszystko było to po nic. To właśnie cierpienie Syna Bożego, Jego wielka męka, Jego śmierć jest gwarancją tego, że Bóg wszystkiego tego dokona. Widzisz, gdy Bóg sprowadził potop na ziemię, obiecał, że już nigdy, nigdy nie zatopi całego świata wodą. Jako znak tego, jako przymierze utworzył tęczę, łuk na niebiosach. Każdorazowo teraz, gdy pada deszcz, po deszczu, jeżeli wychodzi słońce, widzimy tęczę. To jest przymierze Boże z ludźmi. O ileż bardziej cennym przymierzem z ludźmi jest śmierć Bożego Syna Jezusa Chrystusa. To zawsze widok, przypomnienie Syna Bożego na krzyżu przypomina Bogu Ojcu, jakie łączy Go przymierze z nami wszystkimi. Wy w Jezusie Chrystusie, jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeżeli Go przyjąłeś. Słowo Boże, co do wiary, podaje nam bardzo ważne zasady. Przede wszystkim podaje w liście do Galatów w 5 rozdziale informację, że wiara nie jest sama z nas. Jeżeli chodzi o wiarę w Boga, to nie jest ona sama z nas. Paweł napisał, że wiara jest jednym z 9 owoców Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, jeżeli Duch Święty działa w nas, to wtedy wydaje swój owoc, którym jest wiara. Więc widzisz, nawet wiara nie jest zależna od nas, w sensie tego, byśmy całe życie szli tą drogą. Byśmy się nie znudzili, by tak zwanie nie okazało się, że jedynie przejawialiśmy słomiany zapał.
Bóg nie tylko daje nam wiarę, daje nam też nowe serce, czyli przemienia nasze wnętrze. Czujemy od razu do grzechu. Odrzucamy to, co dawniejsze. Jednak wiara, Słowo Boże również mówi, budzi się ze słuchania. A to słuchanie jest przez Słowo Boże. Dokładnie tak. Jeżeli mamy żyć w zgodzie z Duchem, jeżeli Duch Święty ma wydawać w nas swoje owoce, musimy być blisko Boga. Jakub w swoim liście, w 4 rozdziale, 8 wersecie napisał, byśmy zbliżyli się do Boga, a On zbliży się do nas. Jaki lepszy sposób jest od tego, kiedy zbliżamy się do Boga poprzez Jego Święte Słowo, które dał nam jako dar. Dar na przełomie tysiącleci. Dar dla ludzkości. Gdzie jest zawarta, tak jak powiedzieliśmy, wola Boża, którą mamy wypełniać. Bóg nie ma wypełniać naszej woli. To nie On ma spełniać nasze życzenia. Ale to my mamy żyć dla Jego chwały. Tak, dziecko jest posłuszne rodzicom, a nie rodzice dziecku. Bóg nam dał wspaniałą obietnicę, wspaniałą nadzieję w Jezusie Chrystusie. Ale jest wymagane, jak sobie powiedzieliśmy, by przyjść do Jezusa Chrystusa, by żyć nowym życiem. Jak chcesz rozpocząć nowe życie, jeżeli stajesz i żyjesz starym życiem? Mówiliśmy o żonie Lota, kiedy omawialiśmy właśnie Eli, jak Lot, która obróciła się wstecz i zamieniła się w sobie. Serce, które nie jest całkowicie oddane osobie, może to być Bóg, może to być osoba, którą kochasz. Jeżeli to serce nie jest całkowicie oddane, zawsze będzie obracać się wstecz. Zawsze będzie szukało tego, co było, albo lizało swoje rany bez końca. Trzeba się oddać. Tak samo Bogu, nie obracając się, Chrystus mówi, kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż, idzie za sobą, obojętnie co się dzieje, idź do przodu. Chrystus powiedział, nie obracaj się za pług, jeżeli orzesz, wykonujesz jakąś pracę, dokończ ją, zrób to. Znaczy wszystko, co zrobiłeś, nie ma sensu, bo zostawiasz to niedokończone, twój trud był daremny. Słowo Boże mówi, że droga, którą idziemy, droga Chrystusowa, to ciasna droga, ciasna brama i wąska ścieżka. I niewielu jest takich, którzy ją znajdują. No bo kto chce wyrzeczeń, kto chce spełniać wolę Bożą, skoro cały świat jest nastawiony na egoizm, na seks, na dogadzanie sobie, alkohol, narkotyki. Konsumpcyjny styl życia, no przecież mi się należy, bo pracuję. Bóg, a kim jest Bóg? Co On dla mnie zrobił? On właśnie zrobił wszystko. Oddał swego Syna. Czy potrafisz sobie wyobrazić więcej? Co mógł zrobić Bóg dla grzeszników, którzy Go nie chcą? Zachęcam dzisiaj wszystkich do przeczytania Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Można wpisać w Google. Nie trzeba mieć Biblii. Wpisz Google Hebrajczyków, 11 rozdział. I przeczytaj cały ten rozdział. Tam mamy wymienionych mężów wiary. Jak Noe. Co mu dało siłę, że on jako jedyny z rodziną budował arkę przez 120 lat. Kiedy cały świat był zdeprawowany. Skąd brał wiarę, siłę na to, by tyle lat budować coś przed czymś, czego nigdy nie widziano. Bo deszcz wtedy jeszcze nigdy nie spadł na ziemię. Ekosystem był całkowicie inny. Woda się skraplała tak jak w szklarni. Mojżesz, wychowany jako syn Faraona, na dworze Faraona. Co mu dało wiarę, by zostawić to życie, wyjść za swoimi braćmi Hebrajczykami, Żydami. Żył na pustkowiu przez 40 lat, pas owce. Co mu dało wiarę, że przyszedł, wrócił z powrotem na dwór Faraona, by wyprowadzić cały naród izraelski, zrzucić 10 plag na Faraona, przejść przez Morze Czerwone. Co mu dało tą wiarę? To byli tacy ludzie jak ja i ty, z krwi i kości. Zachęcam cię do przeczytania tych
przykładów Bożych mężów, którzy całkowicie siebie oddali. Na początku tego 11 rozdziału czytamy, że wiara jest nadzieją, pewną nadzieją tego, czego się spodziewamy, parafrazując, ale nie możemy zobaczyć, czyli rzeczy niewidzialnych, ale tych, których się spodziewamy. Co to znaczy? Ja na przykład mam 45 lat. Każdego dnia budzę się i widzę, że wzeszło słońce. To, że stało się to tyle lat, budzi moją pewność, że jak jutro wstanę, to słońce znowu wstanie. Dlatego, że ja mam żywą nadzieję popartą faktami przez 45 lat. A więc wierzę, ale w sposób pewny, że gdy jutro stanę, zejdzie słońce. Tak samo jest z wiarą w Boga, tak samo jest z wiarą w Jego obietnicę, którą jeszcze raz nam wlewa w nasze serca. Bóg nam wlewa wiarę w nasze serce jako owoc swojego świętego ducha. Nawet wiara nie jest z nas, bo jest to niemożliwe. Człowiek jest cielesny, człowiek zawsze będzie dążył do swego. Ale szukaj Boga całym sercem. Módl się do Niego nigdy jakimiś schematami, jakimiś wymyślonymi modlitwami, które powtarzasz na różańcu. Odrzuć to wszystko. Podejdź do Boga jak do żywego Boga, jak do przyjaciela, jak do Ojca, który oddał za Ciebie swego Syna. Proś Go o to, by pomógł się znaleźć, by zmienił Twoje serce, by wlał w nie wiarę. Otwórz Słowo Boże. Kup sobie Słowo Boże. Czytaj Nowy Testament od Ewangelii Mateusza do końca. Za każdym razem, gdy będziesz czytał, módl się do Boga przed czytaniem, bo otworzył Twoje serce, byś mógł je zrozumieć. To, co czytasz. By pomógł Ci uwierzyć w coś, w co nie było żywe dla Ciebie przez całe życie. Coś, co wątpisz, coś, co nie dowierzasz. To musi być dzieło Boże. Uwierz mi, że w każdym wierzącym, gdy taką ma pewność, zaistniał Bóg. W życiu każdego wierzącego musiał się pojawić Bóg. I musi być Bóg. Dlatego, że jeżeli tego nie ma, to ja mogę być zarówno katolikiem, mogę być buddystą, islamistą i tak dalej, i tak dalej. Moja wiara będzie bazować jedynie na jakichś przekazach, na tradycji, na tym, kim się urodziłem. Ale Bóg jest żywy i przeświadcza o swoim istnieniu. Dlatego Cię zachęcam. Dlatego Cię zachęcam, tak jak mówi Słowo Boże, byśmy wszystko to zrobili, zanim nadejdą czasy starości albo choroby, których powiemy, nie podobają mi się. Powiedzieliśmy sobie, że w każdym momencie możesz ciężko zachorować, możesz stracić życie w wypadku. Dzisiaj możesz myśleć, masz czas, zestarzejesz się, przyjdę do Boga. Ale co, jeżeli nie zdążysz? Co, jeżeli wtedy Go nie znajdziesz? Co wtedy, jeżeli Twój umysł będzie gdzie indziej? Będziesz zgorzkniały, nie będziesz już nic wierzył. Co, jeżeli Bóg przyjdzie jutro? Co, jeżeli jutro będzie ten dzień, który wyznaczył Bóg dla całego świata, by sądzić świat przez sędziego sprawiedliwego, męża sprawiedliwego, którym jest Jezus Chrystus? Chrystus powiedział o tym dniu, że nie znamy tego dnia. Nie znają Go ani aniołowie, sam Syn Go nie znał, ale tylko Ojciec. Dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest czas zbawienia. Dzisiaj jest czas, byś sięgnął po to. Otwórz Słowo Boże. To nie może być ślepa wiara. Ty musisz to badać. Ty musisz to studiować. Ty musisz to pojąć swoim sercem. Wiara w Chrystusa i to wszystko, jeżeli z prawdą. Bo tu trzeba zrozumieć, że to są żywe istoty. Żywy Stwórca, Bóg. Więc to nie jest coś, czego się trzeba wstydzić. Co niech się ludzie wstydzą, ci, którzy wierzą w ewolucję. W prapapki, w prawybuchy, które niby to wszystko doskonałe, co widzisz, stworzył. Tak byś granat wrzucił do domu i myślał, że jak wybuchnie, to będziesz miał super, naprawdę na wysokim poziomie mieszkanie, nowe meble, najnowsze, no bo przecież wielki wybuch.
Jak głupi jest człowiek w swoich wyobrażeniach. Jak głupi jest w dążeniu, by uśmiercić Boga. Natomiast gdy umiera, oddałby wszystko za kolejną minutę życia. Dałby wszystko, by się cofnąć do czasów swojej młodości, by jeszcze raz żyć. Ale niestety wtedy jest za późno. Jedynym zbawieniem, mój Słowo Boże, jest Jezus Chrystus. To On umarł za nasze grzechy, żebym ja nie musiał umrzeć. Ty umrzeć. W sensie na wieki, bo każdy z nas, mówimy, się starzeje. Ale gdyby nie Chrystus, to byłby koniec naszej egzystencji. Jak zwierzęta. Jednak Chrystus umarł w nasze miejsce, byśmy mogli żyć wiecznie. Byśmy mogli spodziewać się zmartwychwstania. Byśmy mogli spodziewać się dobrego sądu, gdy przyjdzie Chrystus. Bo to w Nim jest to zbawienie. Nie we mnie, nie w Tobie. Nie w niczym innym, tylko w Jezusie Chrystusie. Naszej wierze w Niego, którą wlewa w nas Bóg. A ta wiara jest przez Słowo Boże. Czytaj więc Słowo Boże. To ogromna skarbnica wiedzy. Jezus Chrystus dziękował swemu Ojcu, że ukrył te sprawy przed intelektualistami tego świata. Objawił je prostaczkom. Czyli Słowo Boże nie jest dla elity. Możesz je zrozumieć. Ono jest pisane prostym językiem. Trafia do każdego. Tego Ci życzę. Z całego serca tego Ci życzę. Jezus Chrystus zapowiedział kąkol wśród pszenicy, że w tych czasach w samym chrześcijaństwie będzie zasiana nieprawda. Dlatego tak ważne jest, by studiować i badać Słowo Boże. Żadna organizacja, denominacja nie może bazować na tradycjach ludzkich, tradycjach Kościoła, które odchodzą od Słowa Bożego. Jezus, który żył na ziemi, powiedział do faryzeuszy, do uczonych w piśmie: unieważniliście Słowo Boże dla swoich tradycji. Unieważniliście Słowo Boże, czyli to, co mówi Bóg i to, co nakazuje Bóg, dla swoich tradycji. To samo jest dzisiaj. Nie możesz się spodziewać, że będąc w jakiejś denominacji, organizacji, religii, nie robiąc nic, tylko przynależąc, będziesz zbawiony. Tam nie ma zbawienia, ono jest tylko w Jezusie Chrystusie. Bóg dał Ci Słowo Boże, dał Ci instrukcję obsługi życia wiecznego, zbawienia. Skorzystaj więc z tego. Tego Ci życzę z całego serca. Kochani, dziękuję za Waszą uwagę. Dziękuję każdemu, który śledził ten cykl Treść Biblii od A do Z. Dzisiaj omówiliśmy literkę W, jak wiara. Tej wiary Ci życzę, kontaktu z Bogiem Ci życzę. Bóg jest żywy. Jeżeli jesteś żywy Ty, jeżeli jest żywe wszystko, co istnieje, jak się teraz rozglądam w przyrodzie, to jest i żywy Stwórca, jest i żywy Bóg, który ma swoje zdanie, który jest myślący, który mówi, co mu się podoba, a co nie. Tutaj nie trzeba wielkiej wiary, by dostrzec Boga. Spójrz w lustro. Zobacz, jak jesteś stworzony. Zobacz wszystko wokół. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do Ciebie. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.